I teraz jakby zamierzasz w ogóle także pracować w Stanach? Myślę, że tak. Czas pokaże, ale na pewno no, nie wyobrażam sobie siebie siedzącego po prostu na kanapie, oglądającego filmy, czy leżącego na, cały czas na plaży. Więc ja jestem człowiekiem, który musi się ruszać, musi coś tworzyć. I w najbliższym czasie stworzę coś naprawdę na miarę no, takich salonów światowych, bym powiedział. Ale zamierzasz także na przykład, będąc w Stanach, spróbować jakoś dotrzeć do tych takich gwiazd typu Kim Kardashian i tak dalej? Już nie muszę próbować, ja już docieram do tych gwiazd właśnie na świeżo, więc już niedługo myślę, że będę również to dotarcie mógł wam pokazać. No to zdradź nam troszeczkę więcej. Nie, jeszcze nie mogę zdradzać, to jest na razie słodka tajemnica, ale na pewno projekt medialny również, który będę tworzył w Stanach Zjednoczonych, ale również i na świecie, będzie pięknym, takim naprawdę duchowym, charytatywnym projektem, bo chciałbym właśnie skupić się teraz w swojej pracy zawodowej, jak dać tę energię właśnie ludziom, którzy potrzebują naszej pomocy, czyli tak bardziej filantropijnie, charytatywnie.